Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstorię wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch, dzień dobry. Jak co tydzień witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Herstoria Wysokich Obcasów, podcastu, w którym opowiadamy o kobietach. O kobietach, które robiły rzeczy niezwykłe, łamiąc stereotypy jak suche gałązki. A czasami przychodzi nam mówić też o takich, które niemal przepadły w odmętach niepamięci. Na szczęście są inne kobiety, które wykopują ich herstorię z podziemi, a niekiedy dosłownie spod gruzów. I tak właśnie jest dzisiaj. No właśnie, dzisiaj mamy specjalną gościnę, którą przedstawiamy w drugiej części podcastu. Niespodzianka, trzeba poczekać. Przez dekady w opowieściach pojawiała się jako dziewczyna Mordechaja Anielewicza. On, bohater powstania w getcie, ona gdzieś w tle jako mało ważny dodatek. A przecież była tak samo jak on bojowniczką. Tak samo codziennie ryzykowała życiem jako łączniczka. Też nie uratowała się z powstańczej pożogi, choć mogła to zrobić kilka razy. To jej getta w całej Polsce zawdzięczały dostęp do rzetelnych informacji z frontu. A żydowska organizacja bojowa to też jej zawdzięczała, słuchajcie, 100 tysięcy złotych na zakup broni, bo to ona zrabowała je z Judenratu. Mamy po niej jedno zdjęcie i bardzo skąpe relacje, z których jednak wyłania się postać prawdziwej bohaterki, która dziś nareszcie wychodzi z cienia. Opowiadamy dzisiaj o Mirze Fuchrer. Wysokie obcasy. Mira Fuchrer urodziła się w 1920 roku w Warszawie i to by było na tyle w temacie naszej wiedzy o jej pochodzeniu. Jak w przypadku wielu żydowskich bojowniczek, po jej rodzinie, dzieciństwie i przedwojennej młodości nie pozostał żaden ślad. No, nie pozostał, bo wojenna pożoga strawiła wszystko. Z dymem poszły dokumenty, listy i pamiętniki, na sąsiedzi, krewni, znajomi nie przeżyli zagłady. Dlatego w tym dzisiejszym odcinku będziemy szyć opowieść ze skrawków, bardzo małych skrawków i trochę też będziemy snuć domysły. Będziemy w skrócie mówiąc robić to, co zrobiły autorki książki Kwestie charakteru, bojowniczki z getta warszawskiego. To są historyczki, dziennikarki, kulturoznawczynie, nawet jedna reżyserka, które podjęły się bez przesady tytanicznej pracy odkopania herstorii kobiet, które walczyły w powstaniu, jakie wybuchło w kwietniu 1943 roku. Mamy jedyne zachowane zdjęcie Miry. Twarz na nim ma niemal dziecięcą, w sumie no nic dziwnego, no umarła jako bardzo młoda dziewczyna. Ciemne włosy, ścięte do wysokości uszu, wydatne usta, brwi mocno zarysowane i poważne spojrzenie. W ogóle była poważna, ale jak wspomina jedna z nielicznych ocalałych, Eliza Wittis-Szomron, bardzo lubiła się śmiać, a uśmiech miała piękny. Fotografia pochodzi z czasów licealnych, gdy Mira wstąpiła do organizacji Hashomer Hatzair, co znaczy młody strażnik. Była to taka międzynarodowa młodzieżówka żydowska, którą najlepiej chyba porównać do harcerstwa, no bo rzeczywiście pełnymi garściami czerpała ze skautingu. Powstała w 1916 roku w Wiedniu i co ciekawe w grupie założycieli kilkunastoosobowej był m.in. Janusz Korczak. Ideą Hashomer Hatzair było przygotowanie najpierw młodzieży, a potem całej europejskiej społeczności żydowskiej do osadnictwa kibucowego. No to był czas syjonizmu w Europie, którego ideą było odtworzenie żydowskiego państwa Izrael w jego historycznej lokalizacji. Szomrowie opowiadali się za utworzeniem dwunarodowego państwa żydowsko-arabskiego na terenie Palestyny. No to trochę nie wyszło. Prąd ten powstał m.in. pod wpływem narastającego w Europie wówczas antysemityzmu. Szomrowie za cel stawiali sobie stworzenie nowego Żyda. No ten nowy Żyd już nie znosiłby traktowania go jako obywatela drugiej kategorii. No i rozwiązaniem tej sytuacji miała być alija, czyli emigracja do Nowego Izraela. By jednak plan się powiódł, Żydzi musieli się nauczyć, uważali Szomerowie, nowych rzeczy. To znaczy odejść od handlu, który był wtedy wówczas głównym zajęciem, a skupić się właśnie na uprawie ziemi i rzemiośle. No ale przede wszystkim mieli budować silną wspólnotę, która da podwaliny pod nowoczesne, oparte na prawdziwych więziach państwo.
I stąd wśród szomrowej młodzieży krzewiono takie wartości jak solidarność i koleżeństwo, ale też zdolność do przetrwania i radzenia sobie z przeszkodami. W organizacji na równi dbano o edukację i rozwój intelektualny jako sprawność fizyczną i umiejętność samoobrony. Dla wielu żydowskich dziewcząt i chłopców Haszomer Hatzair było czymś o wiele więcej niż tylko formą spędzania wolnego czasu z rówieśnikami. Dla Miry prawdopodobnie szybko organizacja stała się absolutnie najważniejszą rzeczą w życiu. Kiedy latem 1937 roku w Warszawie coraz częściej odbywają się antysemickie akcje, rozboje, żydowska młodzież organizuje społeczne patrole chodzące po mieście. I jednym z pomysłodawców tego rozwiązania jest Mordechaj Anielewicz, późniejszy legendarny przywódca powstania w getcie. I to podobno tego lata on i Mira zostają parą. Ona ma 17 lat, on 19. Oboje są tak samo zaangażowani i oddani swojej wielkiej sprawie. Ale do historii przeszedł tylko on. Tylko on ma swoje ulice, tylko on ma ten tytuł właśnie przywódcy powstania w getcie. Chociaż zresztą Marek Adamel przecież mówił, że on został przywódcą powstania, bo bardzo chciał. Więc to też było w sumie chyba dość przypadkowe. No, o Mirze wielu bohaterów getta, właśnie z Markiem Edelmanem włącznie, no mówiło o niej wyłącznie jako dziewczynie Anielewicza, towarzyszce życia Anielewicza. Tej ładnej dziewczynie, co to chodziła z Anielewiczem. I tak by już zostało, gdyby odkopanie losów Miry Fuchrer nie podjęła się we wspomnianej książce Monika Tutak-Gol, a wcześniej pracująca właśnie nad biografią Anielewicza Maria Ferenc. I to im zawdzięczamy wszystko, co dziś o Mirze możemy powiedzieć. We wstępie do kwestii charakteru tej książce o bojowniczkach z getta Zuzanna Herzberg pisze o przedwojennych organizacjach żydowskich, że one były stworzone na wzór komand, to znaczy były w nim i wykonawczynie, i przywódczynie oraz oczywiście wykonawcy i przywódcy, ale my się dzisiaj zajmujemy tą stroną herstoryczną. Ale charakter organizacji był jednak dość egalitarny. Te starsze i bardziej doświadczone dziewczyny, chociaż wydawały polecenia, to już do ich wykonywania stawały ramię w ramię z podopiecznymi. W szeregach Haszomer Hatzair wykuwały się prawdziwe liderki, które potem, co okaże się bezcenne, błyskawicznie zmieniły się w wojenne bojowniczki. No a jedną z nich była właśnie Fuchrer. Aliza Wittisz-Szomron wspominała, że starsze członkini organizacji były prawdziwymi idolkami tych młodszych. No, były odpowiedzialne, odważne, poważne, godne zaufania i też gotowe do pomocy. Było dla nich wzorem, młodsze marzyłyby kiedyś stać się takie jak one. No i wśród Szomrów kobiety miały silną pozycję. To pewnie musiała być mocno lewicowa organizacja, skoro takim się to udało. No i już w czasie wojny w komendzie naczelnej ruchu, właśnie obok Anielewicza, Szmula Bresława i Józefa Kapłana są Mira Fuchrer, Tosia Altman i Miriam Heisendorf. No a Mirę otaczała taka trochę aura tajemnicy, a przynajmniej to się z relacji, które mamy, zachowało. O tym, że tworzy parę z Mordechajem, na przykład w ogóle się nie mówiło. Anielewicz nigdy nie odpowiadał na pytania o życie prywatne. Tak, nawet najbliżsi współpracownicy mówią, że wiedzieli o nim wszystko poza jego prywatnymi sprawami. No, to wynikało z tego, że on miał takie podejście, że ważna jest sprawa, a nie on, i ma się mówić o sprawie, a nie o nim. Mira, według Moniki Tutak-Gol, miała podobne podejście. Więc chociaż pasowali do siebie jak ręka i rękawiczka, to o ich miłości nie możemy praktycznie nic powiedzieć, bo oni sami nic nam o niej nie powiedzieli. Szmuel Ron w rozmowie z badaczką losów Żydów Hanką Grupińską powiedział, że przechowywał przez jakiś czas listy tych dwojga, które do siebie pisali, i nie ma w nich niczego osobistego. Są tylko kwestie Żydów, Alii, Nowego Izraela, obrony przed antysemityzmem. I stąd też tytuł rozdziału o Mirze w kwestii charakteru brzmi ani słowa o miłości. Kiedy wybuchła wojna, a Żydów zamknięto w gettach w całym kraju, Haszomer Hatzair niemal natychmiast przekształciło się w siatkę konspiracyjną. No, w podręcznikach mamy na ogół informację, że oto po latach hitlerowskiego terroru Żydzi w warszawskim getcie chwycili za broń, by jeśli już nie pokonać wroga, to przynajmniej z honorem zginąć. I na pewno część prawdy w tym jest, no, ale to jest taka bohaterska legenda, taki stereotyp, takie trochę uproszczenie, no bo prawda jest taka, że droga do tego całego powstania była dużo bardziej zawiła, no a wydeptało ją w dużej mierze, nie zgadniecie, kobiety.
I tutaj, jeśli macie ochotę, do czego zachęcamy, możecie się cofnąć do odcinka o legendarnej kurierce i cichociemnej Elżbiecie Zawadzkiej, bo w nim opowiadałyśmy, jak Zawadzkiej sprawnie przez całą wojnę udawało się tworzyć siatkę konspiracyjną dzięki temu, że przed 1939 jeszcze była instruktorką tak zwanych pewiaczek. Czyli dziewcząt, które w obliczu niepewnej sytuacji politycznej, mając w pamięci I wojnę światową, uczyły się samoobrony i wyrabiały sobie fizyczną krzepę, a przy okazji tworzyły relacje, czyli robiły to, co dzisiaj byśmy nazwali networkingiem. I potem jak wybuchła wojna i Zawadzka miała stworzyć siatkę konspiracyjną, to pach, 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 wszystkie te jej podwładne uczennice po prostu do tego wchodziły. No, identycznie było z szamarkami. Obozy i szkolenia prowadzone przed wojną w całej Polsce zaowocowały siecią silnych, koleżeńskich kontaktów, wzmocnionych jeszcze poczuciem misji i wspólnotą dążeń. Jak pisze Hartzberg, dziewczyny i młode kobiety zdążyły znakomicie uwewnętrznić takie wartości jak solidarność i tworzenie kolektywów. W momencie, gdy Żydów próbowano odciąć od świata i od społeczeństwa, osłabić przez zamknięcie w gettach, a wreszcie, co po jakimś czasie stało się przerażająco jasne, no po prostu fizycznie zniszczyć, to właśnie te zasoby, tak inne od broni, której nie było, stały się bezcenne. Mira Fuchrer, jak wiele szomerek, została łączniczką. I to było naprawdę codzienne igranie z ogniem, bo za samo wyjście z getta groziła śmierć. Jeśli nawet udało się już przejść przez ten mur bez problemu, to nie robiło się bezpieczniej, wręcz przeciwnie, było jeszcze gorzej. We wspomnieniach wszystkich ocalałych leitmotywem opowieści jest niesłabnący ani na moment strach, bo na każdym rogu można było spotkać nie tylko Niemca, ale też tajniaka albo pospolitego kapusia. Prawda jest taka, że na ulicach roiło się od szantażystów, którzy zoczywszy czyjś tak zwany zły wygląd, czyli sugerujący żydowskie pochodzenie, dopadali ofiarę i wymuszali haracz za milczenie. No i wreszcie można było po prostu spotkać dawnego znajomego z tak zwanej aryjskiej strony, który mógł nawet przypadkiem, ale też niekoniecznie zdradzić. No i tak naprawdę w tej niebezpiecznej robocie, no to dziewczyny miały, słuchajcie, o wiele większe pole manewru. Dlaczego? Bo one mogły tlenić włosy, mogły je prostować, mogły się malować i przebierać. I tutaj wspomnienie Alizy Wittis-Szomron, kiedy zobaczyła Mirę, wyglądała jak młoda Polka, która wybiera się na randkę z ukochanym. Kto by w niej poznał skromną i estetyczną Mirę przed kilku miesięcy? Bo Mira zazwyczaj chodziła w takiej, wiecie, skromnej bluzie z przylizaną fryzurą, a tutaj mamy ją w błękitnym kapeluszu, w lokach i z ostrą szminką na ustach. No i kobiety miały jeszcze jeden atut. Nie były obrzezane, więc w razie wzbudzenia jakichkolwiek podejrzeń mogły się wciąż wykaraskać swoimi papierami, bezczelnością, gadką. No ale mężczyźni nie mieli tej opcji, bo u nich spuszczenie im przez patrol spodni w bramie no, po prostu było wyrokiem śmierci. Łączniczki podróżowały na fałszywych papierach, co rusz z nowym nazwiskiem i fikcyjnym życiorysem, więc to był też intelektualny wysiłek, żeby to wszystko zapamiętać no i się tego trzymać i mieć żelazne nerwy. Dość paradoksalne, to mnie bardzo zaskoczyło podczas lektury kwestii charakteru, jest to, że na korzyść kobiet przewrotnie zadziałała przedwojenna dyskryminacja i pospolity seksizm. Otóż córki, jako dzieci drugiej kategorii, nie były tak dopieszczane. Rodziny nie inwestowały w nie tak jak w synów i posyłały je do gorszych szkół. A w tym wypadku to oznaczało polskie szkoły publiczne. I dzięki temu szomerki nie tylko znakomicie znały literacką polszczyznę, ale też język potoczny ze wszystkimi niuansami, przysłowiami, odzywkami. Mówiły w zasadzie bez akcentu, a w razie konieczności potrafiły po polsku przekląć równie dobrze, co zmówić pacierz. Do tego też w tych polskich szkołach znalazły koleżanki i kolegów. Dzięki temu teraz, w tej krytycznej sytuacji, w wojennej zawierusze, miały po prostu kontakty w konspiracji tej poza gettem, powiedzmy, nieżydowskiej, co też ułatwiało sprawę. Szomerki, wśród nich Mira, jeździły więc po całym kraju z meldunkami, wytyczały szlaki i zakładały skrzynki kontaktowe. No, jednym słowem, budowały żydowskie podziemie. A wymagało to przedostawania się do różnych gett. Przecież no wyjście z getta, wejście do getta, to tam... I kolejne wyjście. I kolejne później. Wyjście z tego getta, tak? No, na każdym ten patrolu, na każdym przystanku mogły zginąć. To były niesamowicie odważne dziewczyny musiały być. Ryzyko było ogromne każdego dnia. No a dziewczyny
Oprócz tego budowały morale, przekonywały, że trzeba się trzymać i stawiać opór. Z czasem jednym z głównych zadań Hashomer Hatzair oraz w ogóle całego podziemia było przekonanie zamkniętych w gettach Żydów, no, przekonanie, że Holokaust naprawdę ma miejsce, bo nikt bardzo długo nie był w stanie uwierzyć, że Niemcy naprawdę chcą wymordować ich wszystkich. Bo też, jak w to uwierzyć, tak? Jak... Trzymanie się tych złudzeń, że jednak potrzebuje ich do pracy, pewnie pozwalało jakoś tam żyć. Tak, no też bym nie uwierzyła w tej sytuacji, absolutnie. No to się nie mieściło po prostu w głowie i... Przez ten właśnie kontekst wiarygodne informacje były na wagę złota. Niemcy skonfiskowali warszawiakom 87 tysięcy radioodbiorników ze 140 tysięcy zarejestrowanych przed wojną. Zatem reszta została w polskich rękach i one były absolutnie bezcenne. No i też śmiercionośne, bo za posiadanie radia dostawało się wyrok. Jeden z odbiorników jest w mieszkaniu Miry przy Pawie 11A przez 20. Regularnie przychodzą do niej Szmuel Bresław i Mordechaj Anielewicz i cała trójka, a potem czwórka, bo do tej grupy dołączy Towa Frenkiel. Słucha wiadomości z Europy, głównie z Reutersa, ale też z innych, też innych nadawców. Oni te komunikaty spisują i wydają jako biuletyn. Każda informacja o porażce Niemców na froncie to nadzieja, a wiadomości o sukcesach wroga wskazówka do działania. No i Mira jest czujna jak zając pod miedzą. Wie, że nie może zwracać na siebie uwagi, że musi być niemal przezroczysta, żeby ten radioodbiornik schowany w szafce na kłódkę nie został odkryty. Raz wczesnym rankiem orientuje się, że za moment w jej kamienicy będzie tak zwana parówka, czyli dezynfekcja wszystkich lokali. To był zabieg, jaki Niemcy wprowadzili, żeby pohamować rozprzestrzenianie się tyfusu. No i co robi Mira? Co sił biegnie po Szumela, a ten z pomocą Towy Frenkiel przenosi radio na Leszno do Mordechaja. Kiedy sytuacja się uspokaja, odbiornik wraca na Pawią. No ale to nie koniec kłopotów. No niestety, bo Mira zostaje wezwana do administratora budynku i oskarżona o niemoralne prowadzenie się. Tak zwane. Coś absurdalne. Tak, no bo w końcu wciąż przychodzi do niej dwóch facetów i siedzą po nocy. Dla Fuchrer to jest po pierwsze zniewaga i bardzo krępująca sytuacja. W kodeksie szomerskim jest zapis o czystości cielesnej, no ale to jeszcze pół biedy. Gorzej, że dziewczyna, na której ciąży takie w cudzysłowie oskarżenie o złe obyczaje, jest z automatu na celowniku wszystkich w budynku, sąsiadów i tak dalej. A no, nikomu nie można ufać. I ostatecznie organizacja decyduje o przeniesieniu radia na stałe na Leszno. Mira ociera się o śmierć każdego dnia. Jak wtedy, gdy na ulicy zatrzymuje ją policyjny patrol i znajduje przy niej tak zwaną literaturę, czyli nielegalną prasę. Łutem szczęścia Fuchrer nie jest aresztowana, ale musi podać nazwisko i adres. Nazwisko zmyśla, ale sytuacja i tak jest krytyczna. Jest możliwe, choć niedowiedzione przez badaczy, że to właśnie tamta rewizja Miry mogła przyczynić się do masakry, której w nocy z 17 na 18 kwietnia 1942 roku w getcie giną 52 osoby, wśród nich działacze podziemia. O tym, jak bardzo Mira była oddana Hashomer Hatzair oraz opiece nad młodzieżą, znakomicie świadczy fakt, że wraz z kilkoma innymi starszymi aktywistami w 1940 roku wraca z Wilna do Warszawy. Oni tam pojechali rozbudowywać struktury organizacji, ale wrócili do tej tragicznej warszawskiej rzeczywistości, bo nie chcieli po prostu tej stołecznej komórki zostawiać bez przywództwa. Na zebraniach Mira na ogół milczała, ale gdy się odzywała, to tu znowu słowa Arizy Wittis-Szomron, mówiła w sposób jasny i zdecydowany. Głos miała niski, lekko zachrypnięty, lubiła też nosić granatowy beret, a zimą zapamiętano nosiła krótki kożuszek i wysokie modne botki. Czy właśnie tak była ubrana w lutym 1943 roku podczas napadu na kasę Judenratu żydowskiej policji kontrolowanej przez nazistów? No, tego nie wiemy, ale wraz z towarzyszami Mira zrabowała wtedy astronomiczną kwotę 100 tysięcy złotych. Pieniądze oczywiście idą na jedzenie i broń, bo getto się zbroi. Znaczy, zbroi to chyba dużo powiedziane. Polskie podziemie nie miało broni, a sprzedawało jej żydowskim podziemiu jeszcze mniej chętnie. Tak, no ale jest. W miarę możliwości się no zbroi. Robili co mogli, tak jest. No jesteśmy w tym punkcie, że do wybuchu powstania są jeszcze 2 miesiące.
ale jest już po tym, co historycy na ogół nazywają akcją, ale Zuzanna Herzberg we wstępie do książki upiera się nazywać to małym powstaniem. Chodzi o to, że w styczniu 1943 roku Żydzi w getcie po raz pierwszy zbrojnie zaatakowali Niemców i to było na tyle skuteczne i zaskakujące, że ci na jakiś czas odstąpili od wywózek mieszkańców do obozów koncentracyjnych. Ten sukces, wiadomo, moralnie podbudował morale w getcie, a przywódców żydowskiej organizacji bojowej jeszcze silniej zmobilizował do planowania powstania. Częścią tego planu jest budowanie bunkrów, czyli podziemnych kryjówek, gdzie można by przetrwać wiele dni walk. Niektóre są świetnie wyposażone, mają toaletę, światło, dostęp do bieżącej wody. Szomrowie i Żobowcy starają się też wypychać niektórych młodych działaczy na aryjską stronę, żeby po prostu się uratowali. Ciekawa jestem, jakie były kryteria tego, kto idzie, kto zostanie. No, najmłodszych chyba wypychali. I z tak zwanym dobrym wyglądem, czyli tych, szansę. Którzy mieli szansę w ogóle, żeby to się mogło udać. Takie polecenie dostaje też, cytowana kilka razy, Aliza Vitis-Szomron. Odmawia, oczywiście chce walczyć, ale tłumaczył jej, jesteś młoda, musisz przeżyć i opowiadać kolejnym pokoleniom, co tu widziałaś. Mira na pożegnanie mówi jej, idź, ratuj się, ale nie wolno ci zapomnieć. Dzięki temu, że Aliza posłuchała rozkazu, mamy dzisiaj relację o Fuhrer. Również tę, która zatrzymała dla potomności słowa Miry na ostatnim spotkaniu dziewcząt z organizacji. Bądźcie silne, ponieważ każda z was pozostanie wobec wroga i śmierci zupełnie sama. No i to zapewne prawda, że w obliczu śmierci każdy jest sam, ale co jest bardzo istotne, to w opowieściach o wszystkich bohaterkach kwestii charakteru przewija się bardzo silnie motyw wspólnoty, jaka łączyła bojowników z getta. I bardzo pięknie pisze o tym w posłowiu książki Hanka Grupińska, że dziewczyny szły do organizacji, żeby nie być same. I tutaj cytat. Żeby biec przez dziury w murach jak najszybciej i iść ulicami getta jak najciszej, ale razem. Żeby czasem zjeść coś ciepłego w tej samej piwnicy. Żeby za ręce się trzymać, kiedy ktoś cichutko śpiewał w bunkrze albo przytulić się do ciepłego ciała pod dziurawą łatką. I żeby mieć lęk podzielony przez wielu i nadzieję przemnożoną przez nadzieję innych. Te emocje zapewne towarzyszyły bojowniczkom i bojownikom Żob, gdy siedzieli zamknięci w tym najsłynniejszym bunkrze przy Miłej 18. Monika Tutak-Gol opisuje scenę, w której Mira, Mordechaj Anielewicz, Cywia Lubetkin, Arię, czyli Jurek Wilner i Lutek Rotblat opowiadają, no, co im się śniło ostatniej nocy. Komuś śniły się kwiaty, innemu owoce, jeszcze komuś las czy chleb. O czym śniła Mira? Nie wiadomo. W relacji Heli Rufeisen-Schupper brakuje szczegółów. Wiemy natomiast, że to jest ten czas, kiedy getto płonie. Niemcy w odwecie za zbrojny bunt Żydów podpalają budynek po budynku. 7 maja Anielewicz każe Heli iść na aryjską stronę. Pójdzie i przeżyje, a Mira znów odmówi. Była jeszcze jedna szansa, żeby się uratowała. Z Mordechajem i Cywią Lubetkin w pewnym momencie trafiają do innego bunkra przy Franciszkańskiej. Tam przebywa wtedy m.in. Marek Edelman. I on namawia ich, żeby się do nich przenieśli z Miłej, gdzie jest bardzo tłoczno. I Cywia to zrobi, a Mira i Mordechaj nie. 8 maja bunkier przy Miłej znajdują Niemcy. Obstawiają wejścia, do środka wpuszczają gaz, ludzie zaczynają się dusić. Wtedy Ari Wilner krzyczy, bojownicy, strzelajcie do siebie. Ostatnia kula nam się należy. Nie wpadniemy żywi w ręce Niemców. Ponad 100 żobowców popełnia samobójstwo. Wedle relacji Mordechaj najpierw strzela do Miry, potem zabija siebie. Być może nie musiała zginąć. Ci, którzy nie poszli za wezwaniem do samobójstwa i opanowali panikę spowodowaną wypuszczeniem gazu, znaleźli po paru minutach jedno jedyne nieobstawione przez Niemców wyjście. Ekshumacji pogrzebanych w zniszczonym bunkrze nigdy nie przeprowadzono. Przy ulicy Anielewicze znajduje się grup bojowników i bojowniczek z getta. Nazwisko Miry Fuhrer wyryte jak 18. Gdy w listopadzie 1943 roku, czyli pół roku po powstaniu, Żydowski Komitet Narodowy oraz Żydowska Organizacja Bojowa wysyłają do Londynu listę poległych w obronie getta, brakuje na niej Miry Fuhrer i jeszcze jednej bojowniczki, Reginy Fudem. Marek Edelman i Itzhak Zuckerman, dowódcy Żob, o nich zapomnieli. Wysokie obcasy.
A naszą gościnią dzisiaj jest Monika Tutak-Gol, autorka rozdziału o Mirze w książce Kwestia charakteru, naczelna Wysokich Obcasów. Witamy cię, Moniko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja, jak podejrzewam, większość naszych słuchaczek o powstaniu w getcie przeczytałam po raz pierwszy w liceum Znów żyć przed Panem Bogiem. No i ta książka mnie oczywiście przeczołgała. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to też warsztat Hanny Kral mnie tak przeczołga, bo ona jest mistrzynią tych takich miniatur, tych takich szczegółów, ale takich bardzo pojedynczych. I tam Edelman właśnie rzadko mówi o kobietach, a jak o nich mówi, to wiemy o nich tylko takie właśnie drobne szczegóły, tak? Że jedna miała brzoskwiniowe policzki i zniszczyła nam 6 kul, bo się nie mogła tak długo zabić, tak? Inna najpierw zabiła dzieci, a potem sama wzięła truciznę, ale udało się ją odratować, tak? Jeszcze jakaś inna, no była właśnie tą ładną dziewczyną Mordechaja Nielewicza, ale nie za wiele się dowiadujemy, te szczegóły są reportersko świetne, ale pozostawiają dużo niedosyć, jak chciałby się o nich dowiedzieć więcej. Więc chciałam się zapytać, skąd się wziął właśnie pomysł tej książki? Na pomysł tej książki wpadło równolegle tak naprawdę kilka osób. Właśnie wspomniana Zuzanna Hetzberg, Monika Schneiderman, Sylwia Hutnik. I te osoby tak naprawdę wpadły na ideę portretów bojowniczek getta warszawskiego indywidualnie, połączyły je rozmowy, wyklarowała się z tego wizja książki biograficznej, książki złożonej z portretów niektórych bojowniczek, bo to oczywiście nie wszystkie. I na początku powstała lista osób, którymi mogłybyśmy się zająć, które mogłybyśmy przywołać pamięci, opisać to, co mówiłaś, że w relacjach Marka Edelmana, ale w ogóle innych bojowników nie było zbyt wielu informacji o kobietach. W ogóle w Polsce nie mówiło się o getcie i o powstaniu w getcie, tak jak mówi się teraz, a o kobietach walczących w powstaniu w getcie mówiło się jeszcze mniej albo wcale. I bardzo szkoda, bo przez to, że tej narracji nie było, nie ma tak naprawdę już osób, które pamiętają bojowniczki z getta warszawskiego czy bojowników z getta. Jest jeszcze Aliza Wittich-Szomron, ale mieszka w kibucu w Izraelu. Jest już wiekową panią. I umierają kolejne osoby, które zabierają ze sobą jakąkolwiek wiedzę, więc dogrzebanie się do tych historii, szukanie informacji, to chyba była najtrudniejsza z prac, jaką wykonałam przez ostatnie lata i miałam taki pierwszy moment, kiedy sama wybrałam sobie bohaterkę, bo uznałam, że po pierwsze wiem o niej tylko kilka rzeczy, a między innymi to, że była dziewczyną Anielewicza, co już mnie zaintrygowało samo, definiowanie kobiety poprzez dokonania mężczyzny i traktowanie jej trochę jako takiej towarzyszki, zresztą tak jak wspomniałyście, przedstawiono ją tak wszędzie. Więc po pierwsze dlatego, że nie wiedziałam o niej nic i pomyślałam, że teraz to sobie wynajdę i wydobędę akurat. Potem dlatego, że była definiowana jako dziewczyna Anielewicza głównie i nie wiedziałam o niej nic więcej, co mnie bardzo intrygowało, bo no było niemożliwością, żeby bojowniczka getta była tylko jego towarzyszką. A po trzecie, mieszkam na warszawskim Muranowie od lat i pomyślałam, że to będzie też takie domknięcie i mojej historii, i tego, że razem z innymi osobami ze stacji Muranów, z Patrycją Dołowy, która też tutaj pisze w książce o Niucie, i Cezarem Harasimowiczem, przywracaliśmy Muranowowi Mirabelkę, którą wyciął deweloper wiele lat temu. Mirabelkę, o której pisała Hanna Kral w swoim opowiadaniu Obecność, a które to drzewko pamiętało jeszcze czasy getta, z którego drzewka zresztą mieszkańcy zrywali owoce, robili kompoty, także jeszcze na początku lat 50. Potem między innymi Cezary Harasimowicz znajdował koraliki ukryte pod tym drzewkiem, czyli dawny taki pozostałość po tej dzielnicy galanteryjnej, bo akurat w tym miejscu była galanteria. No i to było też miejsce walk i miejsce bardzo zbliżone do Miłej 18, czyli do tego bunkra, w którym Mira skończyła swoje życie.
i uznałam, że Mira jest taką postacią bardzo intrygującą. Poza tym ten burgier jest blisko ulicy Anielewicza. Ja przy tej ulicy mieszkam, o Anielewiczu wiemy bardzo dużo. Chociaż też nie zachowało się jego zdjęcie, tylko jedno licealne, tak jak i Miry mieli prawdopodobnie robione w podobnym czasie. I pomyślałam, że Mira jest taką osobą, o której chcę wiedzieć więcej. Ale to były bardzo trudne poszukiwania. I nie ukrywam, że w pewnym momencie, po pierwszych miesiącach, kiedy odbijałam się tak naprawdę od ściany i od drzwi jednego archiwum, drugiego, ktoś zadzwonił, proszę pani, mam zdjęcie. Okazało się, że to jest to samo zdjęcie, które krąży w internecie, nie ma nic więcej, tylko po prostu powiększone, albo pomniejszone, albo pokazane z innej strony, odwrócone. Więc naprawdę nie było nic oprócz tych paru zdań. Zaczęłam myśleć, czy nie zrezygnować z tej bohaterki i nie wybrać innej, ale pomyślałam, że jest to straszne, że to jest takie porzucenie biografii, że powtórę jej się to zrobi, że po pierwsze nikt o niej nie wspominał, nikt o niej nie napisał, nigdy nic więcej, poza tymi rozrzuconymi bardzo wspomnieniami, do których trzeba było dotrzeć. No i potem to był naprawdę czysty przypadek, ale też to, co Natalia powiedziała, czyli taka praca oparta na siostrzeństwie, bo po pierwsze my z autorkami bardzo ze sobą współpracowałyśmy, ale wiedziałam już, że biografię Anielewicza pisze Maria Ferenc, odezwałam się do niej, no i ona rzeczywiście poprowadziła mnie takimi tropami, takimi drogami, które już przeszła sama i mówiła mi, nie, tutaj nie idź, bo tutaj już nic nie znajdziesz, o niej nic nie ma. W tym archiwum nie szukaj, tu możesz napisać, przeczytaj sobie to i to. Miałam to szczęście, że Maria Ferenc redagowała i pracowała nad tomem archiwum Ringelbluma, który przywołuje wiadomości radiowe. I no właśnie, bo to Maria Ferenc chyba trafiła na ślad tej właśnie działalności Miry, która była w gruncie rzeczy kluczowa i była jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków, prawda, tego, co Mira robiła. Tak, 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 tak. To były dzieje stacji nasłuchu radiowego w getcie, dokładnie. I na te dokumenty natrafiła Maria Ferenc i Franciszek Zakrzewski z Żydowskiego Instytutu Historycznego i opracowywali je bardzo długo. I tam po raz pierwszy zetknęłam się z postacią Miry, z jej działaniami, z tym, jak się zachowywała, co mogła, przynajmniej można było sobie wyobrazić, co mogła przeżywać, jak odbierała różne nastroje, a wydała się taką osobą bardzo opanowaną, stanowczą, zdecydowaną, nie, na pewno nie panikującą i na pewno liczącą się z opinią, jak zresztą wszystkie dziewczyny w tamtych czasach, więc ten sam fakt, że krążyła o niej w kamienicy opinia przyjmującej dwóch mężczyzn po nocach i źle się prowadzącej, była dla niej na pewno bardzo ciężka i bardzo przykra, nie tylko dla niej, bo również dla innych członków Hashomer Hatzair. Oni w tej sprawie nawet zrobili zebranie, żeby zaradzić, pomóc jej jakoś, no i żeby nie zostać oczywiście zdekonspirowanymi. A to mnie, muszę przyznać, trochę zdziwiło, bo jak czytałam, nie wiem, czy jak, że była miłość w getcie albo inne te relacje, że no, że jeśli masz przed sobą pracę we śmierci, głodu, nie znasz dnia ani godziny, to ludzie się do siebie przyklejali. To były szybkie małżeństwa, nawet nie małżeństwo. Spędzali razem parę miesięcy. Mi się wydawało, że na takie fizyczne relacje patrzyło się jednak inaczej w czasie wojny niż przed wojną. Czy jednak nie? Czy ta moralność jednak wtedy była przynajmniej przez część zachowywana? Myślę, że to jest też specyficzne dla członkiń ruchu Hashomer Hatzair. To znaczy tam oni przede wszystkim żyli ideą i ta idea była ponad wszystko. Oni o miłości myśleli, oczywiście, że się kochali, wiązali, mieli relacje. Gdzieś nawet czytałam, że Mira była żoną Anielewicza, o niej się tak może mówiło, ale chyba żoną jednak nie była. Nie ma przynajmniej dokumentu żadnego, ani śladu po tym. Nikt, żadnego świadectwa, które by mówiło o tym, że oni ten ślub wzięli, nawet w mieszkaniu, gdziekolwiek. Ale oni na tyle żyli ideą, że nawet w listach do siebie nawzajem, tak jak ty wspomniałaś, Natalia, nie pisali o miłości. O tym nie wolno było mówić. Najważniejsza była sprawa i najważniejsza była walka i najważniejsze było zwycięstwo. I dla mnie to było też niesamowite, bo ja sobie trochę inaczej tę Mirę wyobrażałam. W pewnym... Ona w ogóle
poprzez te dokumenty, poprzez te dzieje nasłuchów stacji radiowych i poprzez te relacje kobiet są zupełnie inne. W ogóle nie jawi mi się jako towarzyszka Anielewicza, jego dziewczyna, oddana sprawie, będąca przy nim zawsze, chodząca, tak jak mówił chyba Cukierman, że nie, to Marek Edelman wspominał, że chodziła z nim taka ładna dziewczyna. No właśnie, to nie jest tak, że ona z nim chodziła, bo ona walczyła w zupełnie innych miejscach i była w zupełnie innych miejscach. Ona prowadziła też grupę dziewcząt w Hashomer Hatzair, była ich trenerką, teraz byśmy powiedziały w ten sposób. Więc ona miała zupełnie odrębną, autonomiczną działalność, była na niej skupiona. Oczywiście, że była dziewczyną Anielewicza, ale wydaje mi się, że miała wiele innych spraw jeszcze, którymi się zajmowała, ale na pewno nie można ją przez niego definiować. Ale jeśli chodzi o historię miłosnej par, to w tej książce jest kilka takich epizodów przy różnych bohaterkach i te pary się zawiązywały właśnie, bojowniczka i bojownik i trochę tego jest. Jest nawet też historia wstrząsająca ciąży i aborcji, na którą się para zdecydowała po prostu dlatego, że naprawdę nie chcieli do getta sprowadzać dziecka na świat, widząc co się dzieje i był to olbrzymi dramat. Więc to życie jednak gdzieś tam się też toczyło. Ale tak, nie mieli za wiele czasu, żeby ze sobą spędzać, bo oni po prostu cały czas pracowali, prawda? No tam cały czas coś się działo. Ale to też byli bardzo młodzi ludzie, trzeba pamiętać. To byli bardzo aktywni i bardzo młodzi ludzie. To... No tak, Mira zmarła jak miała 23 lata. Ludzie, to jest próg życia. Dokładnie. I bardzo chciałam ją zobaczyć jako osobę. To znaczy w tej relacji Alizy Wittig-Shomrom, kiedy ona pisuje jej chropowaty głos, no to dla mnie było coś tak niesamowitego, że po raz pierwszy usłyszałam postać, po raz pierwszy mi się wydawało, że ją słyszę, bo jednak to dobrze sobie wyobrazić. Ten chropowaty głos jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak ktoś mówi takim niskim głosem. Myślę, że do niej przygnęła ta łatka dziewczyna Anielewicza, bo ona no była trochę, już nie mówię, że potrójnie naznaczona, bo była też Żydówką, ale była kobietą, w getcie była kobietą, a do tego jeszcze bardzo ładną kobietą, więc może to, że była też ładna, miało wpływ na jej odbiór, nie mam pojęcia, teraz tak sobie spekuluję, ale mogło tak być, no, ale to odbiór oczywiście społeczny, zewnętrzny, bo w samym ruchu Mira była odbierana jako ta silna, zdecydowana, pragmatyczna, przywołująca do porządku, nie bojąca się niczego, łączniczka, która wychodzi na zewnątrz, przebiera się kiedy trzeba, głośno się śmieje, mówi chropowatym głosem, no i nosi ten granatowy beret, który też mi utkwił bardzo w pamięci, to łatwo sobie wyobrazić. A ta relacja Alizy Wittig-Shomrom to jest jedyna taka bezpośrednia? Tak. Jedyna. Tak, to jest jedyna relacja. My próbowałyśmy, bo i Maria Ferenc też próbowała dotrzeć do Alizy w kibucu w Izraelu, bo napisze książkę Anielewiczu, może się już udało, ale wtedy, kiedy próbowałyśmy, to były czasy pandemii i Izrael był zupełnie zamknięty, ciężko było to załatwić zdalnie i czy przez telefon, więc to już się akurat nie udało, może jeszcze się kiedyś uda, ale to było bardzo trudne, bo to jest ostatnia osoba, która ją pamięta, jeśli jeszcze pamięta. A powiedz mi, jeśli wiesz, jak wygląda relacja o powstaniu w getcie w Izraelu? Bo z jednej strony to jest takie powstanie, takie bohaterskie w tym takim masadowym sensie, takim najbardziej, tak, walczymy tylko o honor, o godną śmierć, tak? No, ale z drugiej strony mamy książkę Marka Edelmana, która bardzo odbohaterszcza, tak? Mówi właśnie, Edelman to mówi z taką ironią właśnie o tym, że jest polska śmierć i taka jasna, biegniesz przez pole pszenicy i cię kosi ogień z karabinu maszynowego, a ta w getcie wcale taka nie była, tak? Czy to, że się, nie wiem, że się mówi o bojowniczkach w getcie, o tym, że one czasem miewały aborcje i że one się śmiały głośno, czy to jakoś, jak to się ma z tą izraelską narracją o tym powstaniu? Czy wpasowuje się w nią, czy nie za bardzo, czy macie jakiś feedback z tamtej strony? Znaczy, ja myślę, że mówi się coraz więcej również w Izraelu, nie tylko o powstaniu w getcie, ale w ogóle o Holokauście i mówi się inaczej, mówi się też o ludziach, którzy przez lata opowiadali o swoich doświadczeniach, tak jak na przykład Halina Birenbaum, bo to też jest bardzo ważne. Teraz powstał film w Izraelu o niej i o jej synu,
jako wywiadzie. A ty zrobiłaś z nią wywiad, rzekę to nie deszcz, to ludzie. Tak, i przez lata te relacje Haliny były wyciszane, deprecjonowane, odsuwane, bo tam nie ma faktów, bo to jest opowieść gospodyni domowej, bo ona mówi tylko o swoich doświadczeniach. Ona też była w getcie, ona też była w bunkrze, też przy ulicy Miłej, nie przy Miłej 18, w innym miejscu, ale też doskonale pamięta, jak to wyglądało. Jednak ta jej narracja, mogę o niej akurat opowiedzieć, bo nie wydaje mi się, bym była aż tak kompetentna, by opowiadać w ogóle o tym, jak to się zmienia w Izraelu, ale akurat ta jej narracja była rzeczywiście przez lata niewidzialna. W 67 roku wyszła jej książka w Polsce, a w Izraelu dopiero w latach 80. I w tym filmie, którym teraz Halina występuje razem z synem, dyrektor Yad Vashem przeprasza ją. Przeprasza ją za to, że ta... że jej opowieść nie była brana pod uwagę, że jej historia była potraktowana tak, a nie inaczej. Generalnie Izrael po wojnie się budował, miał być silny. No bo w ogóle my przywykliśmy relacjonować wojny z męskiej perspektywy. To jest to, co przełamała przecież Swietłana Aleksijewicz w Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, gdzie się okazało, że perspektywa czerwonoarmistek była skrajnie inna. I zresztą ta książka też się spotkała z ostracyzmem w Rosji. Ale mnie też, wiesz, zaciekawiło to, co we wstępie pisze Zuzanna Herzberg, że... bojownicy, którzy przeżyli, oni nawet doceniali te dziewczyny, ich wkład, ale zawsze robili to właśnie według tych męskich zasad, tego męskiego paradygmatu bohaterstwa. Znaczy na przykład mówili, tak, one były fantastyczne, były jak my, w niczym nie ustępowały chłopakom. Tam ta czy inna bojowniczka, Cywia Lubetkin, czy to ona była jak pięciu chłopaków. To było cały czas porównywanie, a wyście dały zupełnie jakby inną narrację, prawda? To ich bohaterstwo i w ogóle sposób działania było skrajnie różne od tej też męskiego i tej męskiej perspektywy, prawda? Czy on był skrajnie różny? Nie wiem. Chyba bym tak nawet nie powiedziała, bo jednak ten napad na przykład, którego Mira dokonuje, to napad, którego mógłby dokonać mężczyzna również, prawda? Czyli moglibyśmy wtedy nazwać go takim działaniem męskim, w cudzysłowie, wymagającym odwagi, determinacji, stanowczości, a jednak wysyłają na tę akcję Mirę, prawda? A więc to też jest bardzo ciekawe. Ale tak, te opowieści są też trochę inne, bo są siostrzeńskie. To znaczy te bojowniczki bardzo współpracują ze sobą, wiedzą, że są kobietami, wiedzą, że muszą się razem trzymać i że muszą się wspierać. Ten monolog, który wygłasza Mira do swoich dziewczyn, którym przewodzi i którymi się opiekuje w Hashomer Hatzair, no świadczy o tym, że ona też się czuje za nie bardzo odpowiedzialna. To, że mówią Heli, żeby wyszła, bo ma lepszy wygląd niż Mira i sobie lepiej poradzi na wolności. No tam generalnie wydaje mi się, że te kobiety się po prostu bardzo mocno trzymały razem i wspierały. O tym się też mało mówi, ale kobiety w getcie też doświadczały takich, znaczy miały te same bolączki, te same problemy, które my mamy czasem, to znaczy miały miesiączki, miały niechciane ciąże. Na klatkach schodowych chłopcy nadal zaglądali dziewczynkom pod spódnicę. To mi opowiadała akurat Halina Birenbaum, że bała się wejść do klatki w getcie. Nie bała się też, znaczy bała się oczywiście Niemców, ale na klatce się bała, że ją chłopcy złapią i zaraz jej podwiną spódnicę, więc to są takie... no miały swoje takie dziewczęce porozumienie. No tak, ale nie była doceniona waga tego właśnie budowania siatek, tego informowania, ta taka mrówcza praca, która tak naprawdę no, doprowadziła też do tego, że to powstanie było możliwe. To trzeba było przejść ileś razy, przenieść ileś meldunków, skontaktować ileś osób, żeby było. I to jakby było pomijane, nie? Zostawał nam głównie ten żołnierz z bronią w ręku. No tak, nie było doceniane i dlatego nie ma o nich absolutnie nic teraz. I ostały się tylko takie krótkie relacje i tych kilka słów
i bardzo ciężka praca, którą trzeba było wykonać i też jestem pod wrażeniem tych wszystkich autorek, które tutaj pisały swoje opowieści. Agnieszka Dałksze, rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem, też miała bardzo niewiele o swojej bohaterce, o Rywce. Tylko tyle, że jej ojciec stał na podwórku z dwiema krowami, tak? I zdjęcie jakieś. Zdjęcie, więc też miała taki punkt trudny do snucia opowieści i do wyjścia do tej historii. I myślę, że się wszystkie mierzyłyśmy z czymś takim. I bardzo żałuję, że tak wiele czasu musiał upłynąć, zanim ta książka powstała, bo gdyby powstała wcześniej, to na pewno miałybyśmy jeszcze inne opowieści, byłoby ich więcej, byłyby szersze. No ale jest wasza książka, więc nie jest tak, że nie zostało nic. I tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy oczywiście naszego Instagrama herstory.wo, gdzie wrzucimy to jedno, jedyne zdjęcie Miry. Tak. I wrzucimy je też oczywiście na nasz profil na Facebooku Herstory Wysokich Obcasów. I zapraszamy za tydzień. I to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam ja, Natalia Waloch. To były Herstory Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższą środę.